Szanowni Państwo, chciałam Państwa zaprosić w pewną podróż. Wyobraźmy sobie, że płyniemy statkiem. Jest wspaniała pogoda. Mocne słońce, lekka bryza, błękitne niebo. Widzimy wyspę ze złotym piaskiem i zielonymi palmami. Chcemy odkryć skarby, które kryje ten nieznany ląd. Jednak podpływając do wybrzeża natrafiamy na pewien problem. Nie mamy liny ani kotwicy, aby odpowiednio zacumować do brzegu. Czy wobec tego jesteśmy skazani na wieczną tułaczkę po nieznanych wodach? W mojej pracy doktorskiej otrzymałam związki rutenu, wspaniałe katalizatory w reakcji racemizacji. To znaczy, że ich działanie polegało na szybkim przekształceniu jednej cząsteczki w drugą, która jest jej lustrzanym odbiciem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy jedna z cząsteczek ma działanie niekorzystne, natomiast druga, praktycznie identyczna, ma dużo lepsze właściwości. Moje katalizatory, niczym najlepsi marynarze, doskonale odnajdywali się w swojej roli. Po pierwsze, potrafiły działać bardzo szybko. Po drugie, już niewielkie ilości wystarczyły, aby uzyskać pożądany efekt. Jednak miały istotną wadę. Nie mogłam ich oddzielić z mieszaniny reakcyjnej. Można powiedzieć, że moje katalizatory pływały w bezkresnych odmętach mieszaniny reakcyjnej i ginęły jak marynarze bez wieści. Pomyślałam sobie, już dość zmarnowanych katalizatorów. Muszę dać im porządną kotwicę. Postanowiłam osadzić moje katalizatory na nośniku z odpowiednio przygotowanej krzemionki. Takie nośniki są łatwe w otrzymaniu i nietoksyczne. I wszystko wyglądało dobrze, ale działało fatalnie. Mój katalizator co prawda przyczepił się do nośnika, ale stracił swoje właściwości. Okazało się, że moi chemiczni marynarze zarzucali kotwicę bez liny. Ale ja się nie poddałam. Postanowiłam doczepić jeszcze inne, małe cząsteczki, które troszeczkę zmieniały powierzchnię nośnika, ale przede wszystkim pozwalały na pewne oddalenie katalizatora od niego. I to okazało się wielkim sukcesem. Uzyskałam statek ze wspaniałą załogą, sprawną liną i kotwicą. Teraz, kiedy przeprowadzam reakcję, nie muszę martwić się, że mój katalizator gdzieś mi odpłynie. Mogę go swobodnie odzyskać i użyć ponownie. Mój chemiczny okręt może teraz spokojnie czekać, aż załaduję go skarbami. A potem, kto wie, może wypłynie na wielkie wody przemysłu chemicznego. Dziękuję bardzo.